W nadchodzącym sezonie Plus Ligi kibice będą mogli zobaczyć w akcji zespół z Ukrainy. Do rozgrywek przystąpi bowiem Barkom Karzany Lwów. O dołączeniu tego klubu do polskiej ligi mówiło się już kilkanaście miesięcy temu, gdy dyskutowano nad zwiększeniem liczby rywalizujących drużyn z 14 do 16, co ostatecznie stało się faktem. A że w międzyczasie doszło do rosyjskiej inwazji na kraje naszych wschodnich sąsiadów, to pojawił się dodatkowy argument za przyłączeniem ekipy ze Lwowa. Barkom będą obowiązywały te same zasady, co inne zespoły z Plusligi. Wyjątkiem będzie jednak start w europejskich pucharach. Ten jest zarezerwowany wyłącznie dla polskich klubów. Ukraińcy swoje mecze będą rozgrywać w hali krakowskiego Hutnika. Poza startem zagranicznej drużyny i większą liczbą uczestników, nowy sezon Plusligi przyniesie także zmianę w playoffach. Od teraz rywalizacja będzie toczyć się do trzech, a nie tak jak dotychczas do dwóch wygranych spotkań.